Szukałem w sklepie ławeczki dla babci. Lecz były jakieś takie nijakie. Plastikowe, sosnowe huśtawki. Takie... Wiadomo, ławeczka dla babci ma nie tylko służyć, ale powinna też wyglądać. Dlatego to będzie ławeczka dębowa. Wykonamy dzisiaj ławeczkę dębową. Nie taką wielką, ogrodową, lecz małą, kompaktową, lekką i bardzo praktyczną. Bo gdy bawisz się z dzieckiem na podłodze, to nie wiesz, czy masz kucać, czy siedzieć, czy leżeć, czy przykucnąć, czy przykurczyć, a może przycupnąć. Bez ławeczki ani rusz. Do wykonania ławeczki użyję tarcicy dębowej. Wszystkie te trzy fragmenty pochodzą z jednej litej deski. Możemy to zobaczyć po układzie słojów. Deska została przestrugana, rozcięta wstępnie na pile formatowej. To będzie siedzisko ławeczki, natomiast z tych dwóch fragmentów wykonamy boczne nóżki. Siedzisko ma długość 39 cm, natomiast boczne nóżki mają około 28 cm. Szerokość siedziska to 15 cm. Wszystkie deseczki są grube na 2 cm. Do wykonania nóżek naszej ławeczki użyjemy takiego oto szablonu. Wystarczy precyzyjnie przyłożyć do tych dwóch krawędzi górnej i dolnej, odrysować kształt i można to wyciąć. Po wycięciu na pile nasze nóżki wyglądają już tak. Zachęcam do wykonywania przeróżnych szablonów. Jest to rzecz bardzo, bardzo ważna, ponieważ możemy uzyskać powtarzalność, czyli możemy wykonać dany element kilkakrotnie, bardzo, bardzo podobny. Nasza ławeczka wygląda już w taki oto sposób. Mamy siedzisko, mamy dwie nóżki. Potrzebujemy jeszcze takiego oto wspornika, który połączy nam te nóżki tutaj mniej więcej na takiej wysokości. Wspornik wykonany jest z fragmentu listewki dębowej. Wszystkie te krawędzie są bardzo, bardzo ostre. Dlatego teraz użyjemy frezarki, aby je troszkę zaokrąglić, a następnie wszystkie powierzchnie wyszlifujemy. Po ofrezowaniu krawędzi oraz zgrubnym szlifowaniu nasza ławeczka wygląda w taki oto sposób. Siedzisko, nóżki i wspornik dolny. Wszystkie elementy naszej ławeczki
połączymy kołkami domino. Dlatego musimy wykonać stosowne frezowanie, stosowne otwory. Po dwa otwory w każdej nóżce, po jednym otworze na końcach naszego łącznika oraz cztery otwory w spodzie naszego siedziska. Wszystkie otwory zostały już nawiercone. Mamy cztery otwory w siedzisku ławeczki. Mamy po dwa otwory w nóżkach, jak również z każdej strony w poprzeczce. Bardzo ważna jest kolejność klejenia. Najpierw wklejamy kołki w obydwie nogi, jak również w naszą poprzeczkę. Teraz wklejamy naszą poprzeczkę w obydwie nogi ławeczki. Teraz doklejamy siedzisko ławeczki. Ławeczka została sklejona i wygląda tak. Wymiary naszej ławeczki to szerokość siedziska 15 cm, długość siedziska 39 cm i wysokość ławeczki to 30 cm. Teraz pora na olejowanie. Jest! Udało się! Myślę, że z tej ławeczki babcia będzie bardzo zadowolona. Myślę też, że czasem z tej ławeczki skorzysta też mama i dziadek, a nawet tata. Powiem wam coś w sekrecie. Nie byłbym sobą, gdybym wykonał tylko jedną ławeczkę. Wiadomo, lepiej mieć dwie niż jedną. Ta druga jest modrzewiowa.